Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, na próżno tutaj oczekiwać odpowiedzi na pytania, jaka jest nauka protestancka na temat troski protestantów o zbawienie, by uniknąć kary. Dlaczego muszą protestanci przyjmować naukę upomnienia od Pana, by uniknąć potępienia ze światem? O tym pisze święty Paweł, prawda? No cóż, protestanci nie potrafią obronić swoich herezji o darmowym zbawieniu. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma darmowego wejścia do nieba. Jest zawsze w kontekście uczynków. Jana 5:29. Ci, co pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, tak? A więc wejście do Królestwa Niebieskiego, wejście do chwały jest za dobre uczynki. Koniec, kropka, nie ma innej opcji. Ale w takiej konwersacji pana Malika z panem Arturem, właśnie pan Malik tam podważa chrzest, że chrzest nie jest konieczny do zbawienia. Prawda, no mamy, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, Ewangelia świętego Marka. Poza tym tam jest dyskusja, że to jest dodane, że to najprawdopodobniej było dodane później i tak dalej. Tam pan Malik tam zalewa wodę. Moi drodzy, ten tekst, zakładając nawet, że jest dodany, że niektóre rękopisy go nie mają, to i tak jest w harmonii z Ewangelią świętego Jana o narodzeniu z wody i z ducha. Ja wiem, że to teraz będzie taka woda, że to nie jest woda, że to są wody płodowe, wody duchowe i tak dalej, tylko chodzi generalnie o to, że to są wody H2O i widzimy w Dziejach Apostolskich, że apostołowie chrzczą w wodzie, tak? Nie w wodach duchowych, płodowych, tylko normalnie w wodzie. Filip z Etiopczykiem weszli do wody. I to nie były wody duchowe, płodowe, tylko po prostu zwykła woda H2O, jakieś jezioro, tak? I w tej wodzie chrzczą. I przez ten chrzest otrzymujemy zbawienie, uświęcenie. Zbawił nas, to jest tytuł, zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające nas w Duchu Świętym. Tym obmyciem jest chrzest. Galatu, Efezjan 5:26, że Chrystus uświęca swój Kościół przez obmycie go wodą, któremu towarzyszy Słowo. Jakie to jest obmycie wodą, któremu towarzyszy Słowo? Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrystus dał formułę chrztu, który protestanci uważają, że nie jest konieczny do zbawienia, bo dla nich zbawienie to jest klepnąć formułkę. A czy Chrystus gdzieś w Piśmie Świętym dał formułkę, jaką należy klepnąć, by otrzymać zbawienie? Bo co pastor to inaczej mówi? Trzeba się zwrócić do Chrystusa. Ale jak? Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie. Panie, przyjmuję Cię jako Pana, jestem grzeszny, ratuj mnie. No i jaką formułkę trzeba klepnąć? No, tu już każdy jest zdany na samego siebie. A co jeśli źle klepnie formułkę i będzie wierzył, że przyjął zbawienie, a że źle klepnął formułkę i mu nie wyszło? To co? Chrzest jest jeden. Formuła chrztu jest jedna od Dziejów Apostolskich. Po dziś dzień kontynuowana. Niezmiennie. Prawda? Więc takie dywagacje podważające konieczność chrztu, mimo to już święty Piotr mówi, że chrzest jest na odpuszczenie grzechów, a nie na znak przyjętego zbawienia, tak? No jawnie przeczycie Słowu Bożemu, albo inaczej, Słowo Boże jawnie przeczy waszym herezjom i nie pozostaje wam tutaj nic innego, jak wykrzywianie prostych dróg pańskich. Więc zapamiętajcie się i zamiast tutaj lać wodę i podważać Słowo Boże, przedstawcie, panie Malik, pomóż tam panu Bonaventurze dać rzetelną odpowiedź na temat tego, jak protestantyzm uczy protestantów troski o zbawienie, by uniknąć kary. Dajcie konkretny, merytoryczny komentarz do Hebrajczyków 2:1-3 o usilnym przestrzeganiu tego, co się słuchało, o tym, by nie zejść na bezdroża i o tym, żeby właśnie troszczyć się o zbawienie, by uniknąć kary. Od ponad tygodnia proszę o komentarz. Jest nic, tylko gdzieś tam jakieś lanie wody. Tak samo jak od tygodnia
Raz po raz proszę o komentarz do pierwszego do Koryntian 11:29-30, gdzie święty Paweł mówi, że trzeba przyjmować upomnienia od Pana, aby nie być potępionym ze światem. Więc jak raz na zawsze nieutracalnie zbawiony protestant może być potępiony ze światem? Jeżeli jest za darmo wejście do nieba, to dlaczego on ma coś przyjmować, jakieś upomnienia? Dlaczego on ma się troszczyć, żeby uniknąć kary? No właśnie, to jest Pismo Święte, które was wysadza po rowach. Nie radzicie sobie z tym, dlatego uciekacie jak szczury po dziurach. Prawda? Z tym chrztem, no to co? No to już... nie ma nigdzie w Piśmie Świętym, to już setny raz podkreślam i zaznaczam. Drodzy słuchacze, żaden protestant, mimo to, że będzie gadał, że chrzest jest na znak przyjętego zbawienia, nigdzie w Piśmie Świętym wam nie pokaże, że chrzest jest na znak przyjętego zbawienia. To jest ich twór, ich fantazja. Chrzest jest na odpuszczenie grzechowe. Więc jeżeli ja przyjmuję chrzest, to odpuszczone mi są moje grzechy i biorę Ducha Świętego. A to jest centrum zbawienia, przyjęcia zbawienia, kiedy odpuszczony mi jest grzech, kiedy zmazany jest mój grzech pierworodny i w miejsce grzechu Duch Święty zasadza we mnie nowe życie, życie Chrystusa. I to jest istota, prawda, nowego życia, tego nowego narodzenia, które dokonuje się właśnie przez chrzest w wodzie H2O i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak jak Filip Etiopczyka weszli do jeziora i się ochrzcił do wody. To nie były wody płodowe, wody duchowe, takie wody, które są wodami, ale takimi wodami, które nie są wodami, bo są duchowymi albo płodowymi, a może jeszcze głębinowymi. Nie, po prostu weszli do jeziora albo do jakiejś większej kałuży. Prawda? Więc nie ma innego chrztu w Dziejach Apostolskich poza chrztem w wodzie. Nie ma. Jeden jest chrzest. I ten chrzest jest w zwykłej H2O wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więc do tego, żeby wykazać, jak protestanci się troszczą o zbawienie, by uniknąć potem, uniknąć kary, dlaczego nieutracalnie zbawiony protestant musi przyjmować upomnienia, by nie zostać potępiony. Jeśli musi przyjmować upomnienia i musi się troszczyć, to znaczy, że zbawienie nie jest za darmo, to wypełnienie zbawienia, bo przyjmujemy zbawienie za darmo, tak, to nowe życie, ale żeby odnieść tryumf tego życia, a ten tryumf się odnosi, kiedy się wchodzi do nieba, konieczne jest słuchanie upomnień, troska, prawda, walka, krzyż i tak dalej. I za ten trud, jaki się wiąże z tym darmowym, otrzymanym życiem, wchodzi się do Królestwa Niebieskiego. Sprawiedliwy z trudem wejdzie do nieba, do Królestwa Niebieskiego. A jaki trud ponosi nieutracalnie zbawiony protestant, który se klepnie w sekundę formułkę i już jest zbawiony? No żadnego nie ponosi. Tak? No to proszę mi pokazać jeszcze raz, gdzie, jaka jest protestancka nauka o trosce, o zbawienie, by uniknąć kary? Dlaczego protestant musi przyjmować upomnienie, by nie być potępionym? Panie Malik, Panie Bonaventura, i pokażcie mi chrzest na znak przyjętego zbawienia. Żadnego lania wody, ma być w Dziejach Apostolskich albo w listach. Teraz przyjmijcie chrzest na znak przyjętego zbawienia. Ma być wasza forma nawrócenia, gdzie apostołowie mówią: słuchajcie, teraz klepnijcie formułkę Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie. O, przyjęliście zbawienie, teraz przyjmijcie chrzest na znak przyjętego zbawienia. Wy to głosicie, wy tak wierzycie, wy tak robicie. Pokażcie mi w Dziejach Apostolskich waszą formę nawrócenia. To jeszcze raz, gdzie apostołowie mówią: słuchaj, klepnij formułkę, Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie. O, przyjęliście teraz zbawienie i przyjmijcie chrzest na znak przyjętego zbawienia. Tylko to macie mi pokazać. Żadne inne lanie wody mnie nie obchodzi. Pozdrawiam.